jakie są najprostsze sposoby na to, żeby zasnąć wieczorem? No cóż, żeby zasnąć wieczorem, należy obniżyć kortyzol. Ponieważ jeżeli ćwiczymy wieczorem, to nasze nadnercza, rozszalałe nadnercza produkują niesamowite ilości albo na pewno większe ilości kortyzolu, czyli hormonu, który działa pobudzająco. Co, należy wrócić do domu, zmniejszyć ilość kortyzolu. Kortyzol można zmniejszyć stosując różnego rodzaju suplementy. Odpowiedni poziom kortyzolu umożliwia Wam dobrą regenerację i dobry sen podczas nocy. Ja ostatnio odnalazłam taki suplement jak fosfatydyloseryna. Możecie sobie poszukać tego w internecie i fosfatydyloseryna ma działanie obniżające kortyzol, ma jeszcze bardzo wiele innych działań pozytywnych, ale dla mnie osobiście przyjmowanie tej fosfatydyloseryny w połączeniu jeszcze z innymi minerałami, które przygotowałam sobie w suplemencie potreningowym, bardzo dobrze wpływa na mój sen. Nawet jeśli zapomnę wziąć tego przed położeniem się spać, bo jestem już tak zmęczona. Kiedy wybudzę się w nocy, wezmę jeszcze raz, ok? O czym należy pamiętać? Pamiętajcie o tym, tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, nie jedzcie wieczorem na ostatni posiłek. Jeżeli zjecie ciężki posiłek, jeżeli będziecie przejedzeni, wówczas po pierwsze ciężko jest zasnąć, po drugie ciężko jest się zregenerować, a po trzecie ciężko jest wstać rano. Po takim wszystkim, tak? Więc no to jest najłatwiejszy sposób na to, żeby spać po prostu dobrze. Jeżeli macie pytanie odnośnie snu, to już bardzo indywidualne podejście. Czekam na Wasze prywatne pytania albo pytania w komentarzach, to oczywiście odpowiem, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że tak jak od zawsze powtarzam, indywidualizacja żywienia, indywidualizacja treningu, tak samo jeśli chodzi o sen. Jest taka, można tak powiedzieć, że tutaj chodzi nam o indywidualizację regeneracji nocnej, ponieważ jesteśmy wszyscy inni i każdy z nas inaczej zasypia. Na każdego z nas będą działały inne substancje czy inne sposoby obniżania kortyzolu, w związku z czym, cóż, Ile jest osób na świecie, tyle jest rozwiązań, albo może no nie aż tak dużo, tak, ale na pewno ilość ludzi wpływa na to, że tych rozwiązań jest wiele i należy poszukiwać, należy być otwartym na nowe rozwiązania, na nowości, które istnieją i które mogą pomóc nam, pomóc Wam, więc pytajcie, szukajcie i próbujcie przede wszystkim, albo pytajcie kogoś, kto ma w tym doświadczenie. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.